Patrycjo, czy ty już podczas przesłuchań w ciemno wiedziałeś, że Marcin to jest ten głos numer jeden? Znaczy, wiesz co, wiedziałam, że to jest wielki talent, natomiast wiesz co, w muzyce nie ma czegoś takiego jak pomiary, to nie jest skok w dal. Wiesz, to... Słuchaj, byłoby łatwiej. Ja i tak byłoby łatwiej, na pewno, dla mojej psychiki zwłaszcza w tym programie, bo płakałam, nie spam, jak ktokolwiek odpadał. To jest tak, że ja, wiesz co, jestem 17 lat w tej branży, w tym zawodzie i... Miałam momenty świetne, miałam momenty dużo gorsze. To wszystko zależy od dnia, nie jesteśmy maszynami. I po prostu drżałam. Natomiast Marcin za każdym razem pokazywał swoją nową odsłonę. Pracowaliśmy nad tym, żeby był jakby taki prosty w odbiorze, wiesz, żeby to były, tam nie potrzeba, mówię, piór w dupie, nie potrzeba wielkiej oprawy. Chcieliśmy, żeby jego głos się bronił sam sobą. Nad tym pracowaliśmy i jestem po prostu z niego tak bardzo dumna. Naprawdę. Zostanie mi duet z nim, No Ordinary Love, który zaśpiewaliśmy dzisiaj. To będzie największa pamiątka mojego życia. No, naprawdę ze spotkania. I mam nadzieję, że Marcin nie będzie na tyle wielką gwiazdą, że zawiesz miesiąc, ja powiem, Marcin, przyjdź ze mną, zaśpiewają. Weź, Markowska, w ogóle już tutaj dzwonił do mnie, Chyrzy, Cugowski, spadaj. Mam nadzieję, że naprawdę się spotkamy jeszcze na scenie. Czyli jakaś wspólna trasa koncertowa? No nie wiem, czy teraz, ale naprawdę bardzo bym chciała zaśpiewać, wiesz. Jestem w ogóle dumna z tych ludzi dzisiaj. Tak pięknie Michał Szpak też, wiesz, pokazał Natalię Zastępę. Wiesz, to był naprawdę piękny, myślę sobie, sezon tego The Voice of Poland, bo nie było słabych momentów, wiesz. Nie było ludzi, którzy byli przez omyłkę, wiesz, tylko naprawdę to były wielkie talenty. No, myśmy widzieli, że ty wkładałeś to wiele emocji i serca. Za dużo. Siwa jestem już przez to pewnie w ogóle... Jadę do domu szukać siwych włosów po tym programie.